Rozpoczął się drugi tydzień przygotowań piłkarzy Mieszka do nowego sezonu. Zakończony on zostanie pojedynkiem kontrolnym, tym razem na boisku w Gnieźnie. Trenujemy 4 razy w tygodniu, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek na naszych obiektach tutaj na ulicy Strumykowej. Cały czas praca tlenowa, jak i również na pewno elementy taktyki wprowadzamy do naszych zajęć, do tego mikrocyklu tygodniowego. Na pewno też praca nad siłą ogólną i na tym się też skupiamy. Myślę, że już teraz ten tydzień powinniśmy być już w optymalnym zestawieniu, jeżeli chodzi o wszystkich zawodników, którzy są w kadrze. Na to bardzo liczę, że po kontuzji dojdzie już do normalnych zajęć Dawid Radomski. No i będziemy kończyli ten mikrocykl tygodniowy grą kontrolną z zamkiem Gołańcz. Wszystko na to wskazuje, że to będzie się u nas tutaj w Gnieźnie. Także czekamy jeszcze tylko za potwierdzeniem. Potwierdzenie ostatecznie jest i pojedynek Mieszka odbędzie się przy ulicy Strumykowej o godzinie 11:00.